tak, no nieźleście się skoncentrowali, bo się radzą, a rozwiązania psu dupę. Czyli rozumiem, że pan Adam też jest terapeutą. Wspomniałam w takim razie jeszcze jedną rzecz, no bo taki dzień dzisiaj wspomnieniowy. Poprzedni pani pobyt w Słupsku, jesień 19 roku, kandydat, również spektakl, pani spektakl, wraz z Piotrem Cyrwusem. Tak, to była taka produkcja pandemiczna. Zrobiliśmy z Piotrkiem spektakl, który no miał dosyć krótki żywot, bo pandemia, a potem już się to wszystko jakoś tam rozlazło. No ale tak, jeszcze w parę miejsc zdążyliśmy pojechać. To był taki autor jest debiutantem, Piotrek Sawski, bardzo zdolny chłopak i bardzo wszechstronny, i napisał taką sztukę kandydat, którą myśmy spróbowali zrobić. Co ciekawe, tam akcja dzieje się bez przerwy, nie ma podziału na akty, nie ma przerwy pomiędzy. No i nie wiem, jak to jest, że 2 godziny na scenie, cały czas monolog. No to chyba jest taki wysiłek. Nie wiem, jak dziś będzie, chyba też nie ma przerwy. Nie ma przerwy. Też nie. Nie, nie ma przerwy. Nie, to jest, zawsze my się śmiejemy, bo naprawdę opanowanie ludzi zawsze dziwi, że najbardziej zdumiewa i są pełni podziwu, jak można zapamiętać tyle tekstu. A proszę uwierzyć, że to jest najłatwiejsze w zawodzie aktora. Zapamiętać? Tak. Dzisiejszy autor dzisiejszego spektaklu, pan Cezary Harasimowicz, no nie jest debiutantem, no w porównaniu do autora kandydata. A jak właśnie współpraca z pani no najbliższą osobą właśnie przy tworzeniu, na pewno miała pani wpływ na jakby całość? Nie miała wpływ. My, jeżeli pracujemy razem, bo rzeczywiście tak się zdarzyło, że zamawiamy sztuki teatralne na temat, które nam się wydają ważne. I jakoś tak naturalnym było, że z tą pierwszą sztuką zwróciliśmy się do najbliższego autora, bo po pierwsze był tani, bo zaprzyjaźniony, ale ta współpraca była tak udana, że rzeczywiście gramy pozytywnych 8 lat i nie wygląda na to, żebyśmy się skończyli, bo to już jest naprawdę kultowy spektakl. To ciekawe, co pani opowiada, tylko że ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. To znaczy, nie bardzo wiem, co my mamy z tym wspólnego, Jurek i ja. Pani jest matką chłopca, który uciekł z domu. Wie pani, mój syn nigdy nie uciekł z domu. No jak to? Przecież przywiózł go mój znajomy, reżyser. A jaki reżyser? Bo ja nie znam żadnego reżysera. Bo to było już jakiś czas temu. Ten mój znajomy reżyser spotkał pani Jurka pod Giewontem i przywiózł go tutaj. Jurek widocznie zrobił na nim wrażenie, bo dużo opowiadał mi o tym spotkaniu. Nic nie rozumiem, przepraszam. Dobrze, zacznijmy od początku. Mój program nazywa się Na Gigancie. Aha, ale czy przez sam fakt, że Jurek był na Giewoncie, to się nadaje do telewizji, tak? Bo to było tak strasznie dawno temu. Jurek nie był na Giewoncie, tylko pod Giewontem i tam spotkał go... Pani znajomy reżyser, tak, no to rozumiem. Ale pod Giewontem Jurek był na Gigancie i dlatego nadaje się do mojego programu. To jest program o dzieciach, które uciekają z domu, i o ich rodzicach. Próbuję poznać motywy ich postępowania. Bo gigant to znaczy ucieczka, prawda? No więc mój syn nigdy nie uciekł z domu. On miał tam sprawy do załatwienia. No właśnie, to znaczy, że był na bardzo nietypowym gigancie. Dlatego jestem dzisiaj u pani.
Oglądając dawne polskie seriale i również korzystając z tej okazji rozmowy, nie mogę nie zapytać o postać Marka Sikory, który był pani mężem przez 10 lat i... 20 chyba, a może 10, nie. Kurde. No ja mam, że 10. Ustalmy, że 10, 8, 6, 9, 6 do czasu śmierci. Może po ślubie. I chciałem może zapytać o właśnie postać Marka Sikory, no znanego w większości z serialu Szaleństwo Majki Skowron na przykład. Pamięta pani, jaki to był człowiek, aktor, to jest raz, a dwa, jakby potoczyła się jego kariera zawodowa, aktorska, reżyserska, gdyby nie ta nagła śmierć w 96 roku? No to nie jest do przewidzenia, jakby się potoczyła, bo to toczyła się bardzo dobrze, to znaczy wystrzelił od razu, wychodził ze szkoły, ze studiów reżyserskich jako tak zwany młody zdolny. I rzeczywiście reżyserował jedno po drugiej i tak samo do telewizji szybko trafił i teatr telewizji również reżyserował. No ale stało się tak, jak się stało, no i tyle. No i co to? Było to też na tyle dawno, że że ja to czuję, jakby to było jakieś poprzednie moje życie. Gdzie byłaś? Niepokoiłeś się o mnie? Nie mówmy o tym. A o czym? No nie wiem, o czym chcesz. Ariel. Dlaczego mi pomagasz? Sam zastanawiałem się na początku. A teraz już nie? No powiedz. Hej ty, w deseczkę! Zmiataj stąd! Słyszysz? Dobra, dobra. Szczeniak. Maj? I jak dalej? Nijak, po prostu maj. Lubię ten miesiąc. A mnie? Co ciebie? Czy mnie lubisz? Daj spokój. No powiedz, Ariel. Lubisz? Trochę. Gdyby dziś mogła pani, choć nie wiem, czy to jest też dobry moment, w jaki sposób podsumować dorobek, karierę, te wszystkie lata, no swoją? Nie, no to to trochę jeszcze za wcześnie. Za wcześnie? Tak, nie, ja nie czuję. A czy czuje pani coś takiego jak, nie wiem, spełnienie, czy zadowolenie? Nie, czy jestem całe życie ahoj przygodą i lubię nowe wyzwania, nowe rzeczy, które się wokół mnie dzieją i teraz właśnie od tej pandemii otworzyliśmy nowy teatr, prywatny teatr i tak naprawdę jestem i dyrektorem artystycznym i bizneswoman i jest to jakiś startup, bo jesteśmy na początku drogi i na początku rozwoju, więc proszę trzymać kciuki. W takim razie już kończąc... Czy zaczynam cały czas? Cały czas jestem. Cały czas od nowa? Tak. Ale to jest może też dobry pomysł na życie, żeby cały czas... Dla mnie to jest dobry pomysł na życie. A najbliższe plany, zazwyczaj pytają właśnie aktorów o najbliższe plany i marzenia, może też o to, marzenia do spełnienia są nie, takie? Nie, no to są... Już się cieszę na wyjazd na Sri Lankę. Teraz w sierpniu, a następne premiery Teatru Garnizon Sztuki, na tyle. Zawód Roman jest dziennikarzem, specjalizacja. Roman jest dziennikarzem śledczym. Oj, to was szybciutko z tym Adamem wyniucha. To pewnie jest zawzięty w swoich poczynaniach. Tak, on jest zawzięty, taki pryncypialny, twardy, usiedlany, taki... usilący trochę i tyjący. Twardy, tyjący, tak, usilący, nieprzejednany, orzech do zgryzienia, tak, nie wie. Wiek 49.
W takim razie no, życzę Pani wszystkiego dobrego i powodzenia we wszystkich projektach, które Pani podejmie. A dziś, nie dziękuję, że mnie zaprosiła. A dziś i jutro w podwójnych spektaklach, razem czterech. Tak, wpadajcie, jeżeli Pan to wypuści jeszcze odpowiednio szybko, no to rzeczywiście zachęcam, bo zabawa jest przednia i w sam raz jak na ten świąteczny czas. Długi weekend. Zwłaszcza, że no gorąco, 40 stopni chyba dziś i wczoraj. No może przesadziłem. No, 30. Dobrze, 30. Pani Grażyna Wolsztajn. Dziękuję. Za 10. Dziękuję. Dobra, dzięki bardzo. Bardzo okay. Dziękuję. Thank you.